Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Rise of the Ronin. W poprzednim odcinku odkryliśmy, że są dwa ugrupowania, dwie różne ścieżki i tego samego questa. Ale zanim zrobimy to zadanie, które znajduje się tutaj, chciałem odblokować trochę tej dzielnicy. Widzicie, to jest zadanie na poziomie 10, my mamy 7, ale tu jest zadanie na poziomie, porządek publiczny, na poziomie 3. Zróbmy to i zrobimy sobie te wszystkie tu próby może. Bo zadania poboczne dają nam dużo nowych możliwości rozwoju postaci. Chciałbym to porobić. Tu mamy też zbieranie kotów. No dobrze, to co? Zaznaczamy sobie to. I lecimy tam dosłownie. Chciałbym porobić trochę tych zadań pobocznych, ponieważ można odblokować kilka ciekawych rzeczy. I ogólnie planowałem nie robić tych zadań pobocznych na odcinkach, ale okazało się, że gra jest bardzo krótka. I te zadania nie zajmują wiele czasu. Będę chciał też pokazać tryb multiplayer, który jest w tej grze, żebyśmy sobie przetestowali, jak to wygląda i jak to się gra. No to co? Wszedłem trochę za bardzo. O. Dobra. I mamy. Jest na górze. Ktoś czym się daje. To on jest. Chodźcie tu zaraz. Dobra. Mamy wszystkich. Miałem tydzień przerwy od tej gry, tak muszę trochę sobie. Wtedy te długie przerwy między grami nie służą mi. Tak jak nagrywałem się Lies of P, trochę zdarzyło mi się lamić. O, pieska, super. Podczas przygód spotykasz psich pielgrzymów. Wyróżnia się noszymi naszymi sakiewkami z pieniędzmi. Możesz pogłaskać, to było już, nie? Tak.
teraz tak. Sztandar, to gdzieś tu jest sztandar. Pewnie na górze. O, ma to co? Punkt umiejętności, dobrze. Aha. I teraz tak. Tu wszystko mamy. No dobrze, to zróbmy sobie zadanie. Lecimy naszego zadania. Które jest tu? Dobrze idę? Nie. Całkiem drugą stronę. Źle ruszyłem. W tym odcinku skupimy się na zadaniach pobocznych, żeby trochę rozwinąć postać. Dobra, mamy sztandar. W jednym z komentarzy kolega Sylwek zwrócił mi uwagę, że gra przypomina bardzo Assassin's Creed. I może faktycznie tak jest. I również kolega Mateusz prosił, żebym zmienił język na oryginalny japoński. Język tekstów jest polski nawet? Dźwięk. A, dźwięku nie możemy. Chyba można poza tym. No dobrze, to w tym odcinku jeszcze zagramy po angielsku, ale już do następnego zagramy po japońsku. I had a feeling you would come. Let me show you the ropes. It's safer that way. Wander in alone, and you're sure to be ripped off. I've got a feeling I'm going to win big. As long as you let me borrow some of your good luck, that is. Ciekawe, czy chcesz szczęście, czy naszą kasę? O, hazard. W szuleriach może wykorzystywać żetona, wygrać parzyste i nieparzyste. Gra polega na zgadywaniu, czy łączna liczba widocznych na kościach będzie nieparzysta czy parzysta. Jeśli wygrasz, liczba wchodzących przez ciebie żetonów zostanie pomnożona. Jeśli przegrasz, żeton jest utracony. Dobra, gramy. Wow. Postawmy dwa, więcej nie. In go the dice. Folks, come. Nie będzie parzysta. Zobacz. Betting is closed. The numbers are. Nie patrz. One and six. Odd. Chyba, że czuję, że to będzie gra lepsza jak gwint. Next game. Grajmy. In go the dice. Folks, jeszcze raz dajmy parzystą. Betting is closed. The numbers are. Parzysta. Four and two. Even. Wygraliśmy, super. Yes. Next game. Spróbujmy jeszcze raz. In go the dice. Folks, come. You finished? Then betting is.
Two and two, even. Parzyste, super. Grywasz, dobra. Yes. Opuśćmy szulernię. Well, I had quite a hot hand. How did you fare? Ah, fair enough. It's about that time. Stay too long, and you never know what you'll get mixed up in. No dobrze. Huh? Hey, you! Looks like you're on a roll. Want to share some of your good fortune? Dobra. Mamy. It's not their lucky day. They didn't know what hit them. Co to jest? A. So, what do you make of the place? There's never any shortage of gamblers to take money from. Come whenever you feel like letting your hair down. See you around. Czy jest miejsce na zarabianie? I mamy kolejną więź nawiązaną. Dobrze. I teraz tak, o, mamy pistolet. Możemy użyć. Zamiast shurikenów. Tu nic nie ma. Dao. Co to jest dao? Sznurki można używać do wykonania różnych ataków w powietrzu. A. Dobra. Mamy tak. Wszystko jest. Przedmioty. Ruszmy dalej. Tu jest poziom 8, to też nie nasz. Tu jest to poziom 3. A tu mamy sztandar, do którego możemy się przenieść. Będę starał się odblokować te sztandary poza wizją, żeby też nie przedłużać tego chodzenia. Tam. I skorzystajmy z konia. A nie, tu nie, nie. Takie w drugą stronę. W tym odcinku sobie trochę podlokowujemy wszystko. I dojeżdżamy.
głowie. Jest pistolecik w grze. Pokonaliśmy. Super. Trochę zebraliśmy przedmiotów. I przywróciliśmy porządek publiczny. I kolejny pies. Dobrze, mamy. I teraz... Czy tu jest zadanie jakieś? Niesforna banda. Ruszmy do tego zadania. Tylko 5 pocisków jeszcze. Może użyjmy tak. A właśnie. Przecież na każdego przeciwnika też są inne techniki. Można się zwrócić na to uwagę. Just who I'm looking for. Rough someone up for me, and I'll make it worth your while. You interested? Pewnie. Bardzo chętnie. There's this real piece of work who swindled me out of some money. I saw him hanging around the waste ground, up ahead. Come on, go and rough him up, will you? I'll make it worth your while. Kasa zawsze się przyda. I knew you wouldn't let me down. No dobra. Lecimy. Tutaj może zmienimy na ten. Pamiętacie? To ten, którego puściliśmy wolno, którego nie zabiliśmy. No dobrze, zobaczmy, jak to wyjdzie. We are old friends by now. Let's do this.
Czyli tutaj. Udało się. Dobra, pokonaliśmy ich. Going to be beaten by that pitiful wretch. Even still, you are incredible. Where did you learn to fight like that? Give me a shout if something big comes along. I'll come flying. You can count on it. I kolejne zadanie wykonane. Gon, tutaj mamy kolejnego. Gonzo. Dobrze, tu mamy 6 latarni. Co to jest? A, czy zdjęcie zrobić? Chodźmy. Sukces. 6 latarni zdjęcie. W studiu fotograficznym będziemy otrzymywać nagrody. Dobra, to jest tak. Teraz lecimy blokować sobie sztandar. Nie tu, dobrze. Blokujemy sztandar, przywrócimy porządek. To jest trening strzelecki. A teraz udamy się tutaj. I będziemy mieli kolejne zadanie, tylko teraz bym chciał faktycznie po cichu. O ty!
Tak, już się spodziewam. Chodź. Można uwolnić. I on nam pomoże. Mamy go i jeszcze jeden. Dobra, zmieniamy technikę. I mamy. Dobra. Co się jest? Mamy gdzie mieć zadanie. Podróżamy ze psem. Ciekawe. Widzicie, że nasza liczba pigułek leczących zwiększyła się do 5. 6. O. Tak jakby pies ninja. Dobrze, składniki są i teraz tak. Cel zemsty. Porządek publiczny, 8 poziom. Zobaczmy, czy w sumie wyposażenia coś zdobyliśmy ciekawszego, nie? Nie, nadal wszystkie te bronie, które mamy, są najlepsze. Łuk lepszy zdobyliśmy. Dobra, to jest lepszy. To odrobinę też. Tu też odrobinę. Dobra, tu nic. I teraz tak. Chciałbym zrobić zadanie. To, czarny klejnot. Najbliżej będzie stąd. Dobrze, i pojedziemy do tej misji. Myślę, że to będzie ostatnia misja w tym odcinku. Już w następnym odcinku ruszymy z fabułą.
Ciekawe, co za misja. You must help me for an appropriate reward, of course. Though you might not think it to look at me, I have plenty of coin. Believe me, I'm a merchant from Great Britain. Now, I recently located some coal in the cave over there. But as soon as I had, a band of brigands popped out of the woodwork and stripped me of everything I had. They're still in there. Now, I won't stand for it. I won't let them have my coal, my possessions, or my blasted clothes. Pray, could you go into the cave and fetch them for me? Oczywiście, że zrobimy. Much obliged. Zdobądź bagaż tym, że cudzieńcy zbierz węgle. Co tu jest? Też kolejna misja? Is there anyone with confidence in their martial skills? Ah, excellent timing, my friend. Someone you know has just become my pupil, you see. Would you care to give them a lesson? Oczywiście. Are you ready? Begin! Let's begin. O kurde, ale mnie posiekał. O, tego się nie spodziewałem. Ale to... A czemu? Mnie przyniosło tu. No dobra, niestety. Coraz więcej przeciwników walczy tą długą bronią. Będzie opcja rewanżu, czy nie? Zobaczmy. Hey!
Pokonaliśmy go. Ciężki przeciwnik, muszę powiedzieć. Dobra. Zebraliśmy węgla. Ten jego bagaż jest gdzieś tam. Mamy skrzynię. Dawno nic nie było takiego. Zdobyto kapelusz słonkowy. Zobaczymy w tym wyposażeniu, co to jest. Dobrze. Daje się na razie. Jest, mamy jego bagaż. Zajdźcie, zobaczymy, czy jest wszystko tutaj w... pozbierane. No, jeszcze. Mamy wszystko. Misja wykonana. Przebiegniemy się te 200 metrów, nic nam się nie stanie. Trzeba będzie trochę umiejętności już włożyć, bo tych punktów się z tego co widzę się nazbierało. Tak, 4 punkty umiejętności. I 1 punkt siły. To latanie jest mega wymyślone w tej grze. I oddajemy przedmioty. Of course, my wallet's been emptied. Of all the wretched brutes. Ah, I forget myself. Allow me to thank you. My name is Marcus Samuel, and you have my heartfelt gratitude.
I'd hoped to reward you here and now, but I'm afraid those thieves have made that impossible. Would you be willing to come and see me at Yokohama Grand Villa? You'll be generously remunerated, I assure you. I really am telling you the truth, you know. Spróbujmy. No, no, I'll pay you, I swear. A handsome, no, a princely sum. Honest. Nawiedzona wieść. Markus Samuel. Jeszcze raz odblokujmy. Traktat o oświeceniu. Dziewiąty to na razie nie. Piąty. Ósmy. Zobaczmy, jakie mam misje. Do wykonania. Konny ratunek. Poziom trzeci najniższy. Róbmy może po kolei sobie. Zróbmy tak i teraz gdzie to zadanie jest? Tutaj, tak? No dobra. Udamy się tutaj. Zrobimy to jako zadanie, jako ostatnie może. Stolen. It had to... Hey, can you help me? Someone's pilfered my horse. It's a white horse with a gorgeous coat. Damn it! I had a buyer lined up and all. Please, friend, you have to help me. You can bring it back, can't you? Pewnie, że odzyskamy konia. The thief went off toward the checkpoint, but I don't know their exact location. It'll be sold off if you don't hurry. Please, bring it back to the stable as soon as you can. I'll give you good reward, I promise. Gdzie ten punkt? Aż tu daleko. Chram, no dobra, mamy tu najbliższy punkt. Dobrze, że te punkty są odblokowane, to ta szybka podróż jest całkiem szybka, naprawdę. Szybko. A co to? Dobra, jest. Nie wiem, co to za osoba nas zaczepiła, ale całkiem sprawnie to poszło. Pokonajmy koniokradów. Ty.
Dobra. Didn't even suspect the horse was stolen. How dim can that dealer be? O, jest. I pokonaliśmy. No, zdobyliśmy w broń. Super. Miecz dwuręczny. Idź tu. Unosi do handlarza koni. No super to jest naprawdę, to latanie jest rewelacja. Mega to było wymyślone. Welcome, welcome. I'm about to pack up for the day, but if you like anything you see, don't hesitate to pipe up. Ah, that one caught your eye, has it? That's one fine specimen, I must say. Only came into my possession today, actually. The white one with the handsome coat is my most recent find. It won't come cheap, but it'll be worth it, I assure you. Interested? How about it, then? Fancy taking the white one off my hands? It'll make a truly excellent steed, I guarantee. Dobrze. Ah, no wonder. I had my suspicions. A man like that with a fine horse like this. Don't worry about the fee. Just take it back to its owner. I know how much effort it must have taken to raise an outstanding horse like this. O, jaki uczciwy sprzedawca. Dobrze, wrócimy do najbliższej okazji. Myślę, że teraz zakończymy już odcinek po tej misji. Kusimy, żeby ten odcinek też zrobić sobie z misji pobocznych, żeby trochę podpakować postać przed główną misją.
Żebyśmy się nie okazali za słabi, bo przyznam wam, że trochę wyszedłem z sprawy. Ale trochę zacznę łapać te techniki powoli, jak się stosuje. A, jest różnica, naprawdę. You to have this special tack. It'll look good on your horse. I guarantee it. No i dobra. Mamy misję wykonaną. Punkt umiejętności kolejne. No to co? Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żebyś na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze i do następnego. Cześć!